Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dourhara, to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Omori. Moi drodzy, kontynuujemy przygodę. W ostatnim odcinku Basil powiedział nam, że Abri zabrała mu album ze zdjęciami, więc idziemy w tym momencie odzyskać ten album. Pycy, mamy dowiedzieć się więcej chyba o tym, gdzie jest Abri i tak dalej, w parku. Ogólnie poszukać jakichś wskazówek w parku mamy. O nie, zraniłeś się. Trzymaj plaster, dziękuję ci. Możesz kupić ich więcej w aptece, w zakupowie innym. Dobra, otrzymałeś plaster. Dzięki, Mysiu Pysiu. Artystka starannie coś szkicuje. Ue, niezły rysunek parku. A, cześć, dziękuję, tylko sobie ćwiczę. Takie coś nazywasz ćwiczeniem? Pokaż, też chcę zobaczyć, Mysiu Pysiu. No, wygląda tak realistycznie, z pewnością mogłabyś nawet to sprzedać. Co nie, Urhara? Oczywiście, tylko najpierw pokaż mi, co narysowałaś, widzisz? Nawet Urhara się ze mną zgadza. Wiesz, nawet sam bym to od ciebie teraz kupił. Ej, Urhara, nie! Wypierdalaj! W ostatnim odcinku dałem ci hajs. Nie oddałeś mi jeszcze. Haha, dzięki. Bardzo mi miło, ale to nie jest na sprzedaż. To do mojego portfolio. Chcę w przyszłym roku dostać się do szkoły plastycznej. Kurczę, no to trudno. I tak bym ci nie pożyczył hajsu. Myśl, pyś, zaraz idziemy do ciebie do domu, bo wisisz mi za prezent dla Hiro. Też to było jakieś 10 dolarów czy coś takiego. Świetnie by to wyglądało na ścianie mojego pokoju. Naprawdę tak uważasz? Jestem Mincy, a wy? Kel, a to jest Urhara, ja, siema. Dzień dobry, cześć wam. Miło mi poznać, nam też miło. Mincy. Co się stało? Oj, to nic takiego. Jesteście pierwszymi osobami, które powiedziały cokolwiek miłego o moich rysunkach. Czasami, gdy jest mi smutno, sama w siebie wątpię i ciężko jest mi ruszyć ołówkiem. No co ty? W ogóle w to nie wierzę. Twój rysunek jest naprawdę wspaniały. Ja bym tego w życiu nie narysował. Nie bądź dla siebie taka surowa, Mincy. Ja i Urhara w ciebie wierzymy. No, wierzymy w ciebie. Dostaniesz się do szkoły plastycznej, ty tak masz rację. Muszę po prostu otrząsnąć się z tych negatywnych emocji. Postaram się ogarnąć i dokończyć ten rysunek. I o to chodzi. Do zobaczenia, Mincy, dajesz. Dobra, ale rysunku dalej nie zobaczyłem. O, to wygląda jak część fabułki. Wygląda na to, że nie ma tu Abri. Znam cię, jesteś Charlie, siema Charlie. Drzewo się rusza, widzowie. Dobra, teraz się... rusza się. Środkowe drzewo się rusza, widzowie. Bysiu, czy to ty? Jesteś Charlie, tak? Chodzisz czasami z Abri. Wiesz może, gdzie ona jest? Wiesz co, Charlie? Nie jesteś taka zła. Abri zabrała coś ważnego od Bazyla i musimy to odzyskać. A ja mam nóż. Nie, zabrał mi nóż. Kel, oddawaj mój nóż. I musimy to odzyskać. Możesz nam jakoś pomóc? No, Mysiu Pysiu. Drzewo się rusza. Wiedziałem, że drzewo się rusza. Kim ty jesteś? Bysio, czy to ty? Kto, co, gdzie i jak? Po co to zrobiłaś? O, czy to nie Kel i ten dziwny dzieciak z nożem? Tak, to ja, siema. Godni przeciwnicy dla wszechmocnego Angela. To wasz koniec. Nie mamy czasu, Angel. Chcemy tylko znaleźć Abri. Wiesz, gdzie ona jest? Szukasz Abri, tak? No nieźle, powiem, co wiem. Ale najpierw musicie sobie to wywalczyć. Daj mi nóż. Wywalczyć? Ale ja nie chcę się bić. Dobra, chyba trzeba jednak się pobić. Nawet mnie nie draśniecie. Jazda! Zgniećmy ich, Charlie. Kel, oddaj moją broń. Okej, zaczynamy walkę. Walcz. Ej, to jest chyba ta dwójka, nie? To jest ta dwójka z tego też świata snów. Jeden był duży, a drugi był taki mniejszy i oni tę piłkę kopali, która się tak kręciła, a później zgubili tę piłkę. Czy to są oni? Nie wiem, zabij ich. Działaj, czy coś jest? Otucha, obrona. Dobra, atakuj po prostu. A piłką w nich 41 obrażeń. Kel otrzymuje... Dobra, atakujcie ich. Charlie stoi. Byłbyś godnym rywalem dla mojego mistrza. Atakujcie... Ten kurde go z plaskacza chyba tam trzaska. Charlie sobie stoi. Dobra, no to Charlie'ego chyba nie ma co ruszać, bo Charlie będzie sobie po prostu stał i obserwował. Dobra, Angel... Chlip, wy zapłacicie za to. Charlie po prostu stoi. Okej, okay. Charlie się po prostu nie mieszał. Obserwował sobie. Ale jak to? Cały mój trud poszedł na marne.
Głowa mnie boli. To ty zacząłeś. To ty, ty okrutniku! Dobra, Angel, nie rób se jaj. Pokonaliśmy was, więc gadaj, gdzie jest teraz Abri. Obietnica obietnicą. Dotrzymam słowa i powiem ci, co wiem. No, słucham. Gdzie ona jest? Prawda jest taka, że on nie wie. Abri jest? Chyba, chyba. Gdzieś w dalekostądzie. Gdzie to jest? Jezu, Angel, lepiej, żebyś nie gadał głupot, albo... Przecież mówiłem, że powiem ci to, co wiem. I prawda jest taka, że nic nie wiem. Angel, albo powiesz nam, gdzie ona teraz jest, albo powiem wszystkim o tym, że obsikałeś łóżko na koloniach. Okej. Co? Nie możesz tego zrobić? Nie oszukuj. W każdym razie, naprawdę nie wiem. Może spytaj mego mistrza, wielkiego Mavericka. On jest posiadaczem wszelkiej wiedzy, sam tak mówi. Wielki Maverick? O nie, ten głupi bachor. Michael? Nie właśnie go tak nazywać. Obraziłbyś go. Kumam, to ten, gdzie może być Michael, w sensie wielki Maverick, powiem ci, co wiem, ale musisz to sobie wywalczyć, co znowu, albo powiem wszystkim o tym, że... No dobra, powiem ci, mój mistrz jest przy fontannie w galerii, okej, to już wiem, gdzie jest, mówi, że chce się spotkać z laskami na jakiejś randce czy coś... obrzydliwe. Dobra, idziemy. Chodź, Urhara, pójdźmy do tej galerii. Myślę, że to tyle. Okej, ciśniemy widzowie. Galeria, wiem na szczęście, gdzie jest. Czyli tutaj i... A, tu jest fontanna, dobra. I wtedy powiedziałem. Nie, Maverick. Jestem wielkim Maverick. O, wielki... Jaka muzyczka się odpaliła. O, wielkim Mavericku. Jesteś taki zabawny. Oho, wow, wspaniała historia, wielki Mavericku. Kochane, kochane, proszę, starczy mi dla was wszystkich. Gdzie jest Abri, ciulu? Michael, co ty robisz? O! Gdzie jest Abri? Przecież to Kel, mój arcywróg. Czy mam ci nakopać? W końcu przyznajesz się do klęski? Nie teraz, Michael. Szukamy Abri, widziałeś ją może? Gdzieś? Przestań mnie tak nazywać. Dobra, Kurwa, gdzie jest Abri? Odrzuciłem ten przydomek dawno temu. Michael, wiesz czy nie? Znów to przybrzydłe imię. I jak możesz mnie tak ośmieszać? Ja, wielki Maverick, nie będę tego tolerował. Czeka was koniec! Przypatrzcie się, panienki. Zaraz zmiotę podłogę kudłami tego przygrywa. Zacznijmy walkę. Weź, Michael, nie rób tego. Pytam jeszcze raz. Wal ze mną, głupcze, nie bądź tchórzem. Ech, naprawdę musimy? No dobra, dawaj Urhara, załatwmy go, skopmy go, ale ci nakopię zaraz piłką. Dobra, o Kel, żałosny głupcze, nie dorastasz wielkiemu Maverickowi do pięt. Atakuj go. Czy teraz mogę? Dlaczego każdy napieprza plaskaczami w Kela? Dobra. Mnie nie atakują, ale mam jakieś plasterki, więc jak coś Kel to... Wow, ile on ma HP. Zaraz będę musiał cię uleczyć. No, cyk, cyk, dobra. Chyba już teraz, nieźle, ale dopiero się rozkręcam. Dobra, teraz tak, działaj, czy... Spokój, spokój, przywraca trochę serc. A, okej. Wsparcie rośnie w siłę. Dobra, to zróbmy w ten sposób. Dajesz, ulecz Kela. Ile tam serc mu? 40 serc. No to dobrze w sumie. Ej, nie odzyskał serc. Ej, nie odzyskał serc. Coś źle przeczytałem? Działaj. Uspokajaj, przywraca trochę serc. Nie odzyskał żadnych serc. Dobra, no to przekąś. A, nie mogę. Użyj. Plaster na Kelu. Okej. No i atakuj. Dawaj. Plasterek mu daj. Pięknie. I teraz wracamy do... Kel czuje złość. Dobrze, Kel, napieprzaj. 41 obrażeń. Tak się spodziewałem, ale muszę przyznać, kiedy wygłupiałeś się przy tym swoim sporcie, ja doskonaliłem swoje techniki specjalne na tę chwilę. Nigdy nie będziesz mi równy. Zniszczę cię, Kel. Dobrze, atakujcie go. Niszczcie go. Oj, a tylko na to was stać? Używam tylko 10% swojej siły. Oto moja ostateczna forma. Okej, już masz pół życia. Znowu oberwał Kel.
chyba Kel i w świecie realnym tutaj zginie. Pewnie żałujesz teraz swojej decyzji. Po prostu jestem zbyt fajny. Jesteś zwykłym przegrywem. Zniśćcie go już! Jeszcze tylko. Ach, chwila i się zmęczycie. Zbliża się moje zwycięstwo. Ile on tam ma HP? A, kurde, działaj. O, a może tak? Użyję obrony. Uderzył Kela, ale i tak mi zadał trochę obrażeń. Dobra. Użyj apteczka. Nie chcę marnować apteczki na Kela. Działaj. Spokój, przywraca trochę serca. No weź przywróć mu te serca. A nie, bo ja sobie przywracam. Aaa, jestem debilem. No dobra, to chyba czas poświęcić Kela, widzowie, nawet w świecie realnym. No dobra, niech będzie. Sorry, Kel. Mam nadzieję, że jak umrzesz tutaj, to nie skończy się gra czy coś, proszę. Uff, przyznam, jestem pod wrażeniem, ale wciąż miną lata świetne, zanim mnie pokonacie. No, nie byłbym tego taki pewien. Dobra, Kel właśnie został stosowany. Kel mdleje. 14 obrażeń. A tutaj Urhary nie atakuje. Znaczy nie otrzymujesz tak dużo obrażeń. Uff. Nie, to niemożliwe, nieprawdopodobnie. Absolutnie nie wybacza. Dobrze, niszcz go tam. Ej, kurwa, zaraz się okaże, że serio przegram. Ale on jest na hita raczej. No jest na hita, no dawaj. No jest na hita. No, dawaj. No był na hita. Nie wierzę. Działaj, teraz muszę się uspokoić. Dobra, przywróć sobie serca. Ej, nie wierzę, będzie przypał jak przegram. 40 serc przywróciłem, dobra. Nie wierzę. Dobra, 5 HP. Nie wierzę, jakbym to przegrał. Nie wierzę. Uff. A to wszystko dlatego, bo nie chciałem tej apteczki użyć. Ach, nie, nie pozwolę, by... Nie, nie bij mnie jeszcze, nie bij mnie już. Dobrze, nie bije mnie. Muszę jakoś przywrócić HP. Nie, tak nie może być. Bóstwa niebieskie, co ty robisz? Dodajcie mi sił. Co ty robisz? Nie! Yeah! Co ty za Super Saiyana odpalasz? Co z nim? Ale Lamus! To nie było warte 10 dolarów. Zabierzcie mnie stąd. Ej, daj mi 10 dolarów. Daj mi... Apteczkę kupię. Kochane, proszę, nie idźcie. No i przypał. A wystarczyło po prostu powiedzieć, gdzie jest Abri. Mam więcej pieniędzy. To daj, bo ja muszę apteczki kupić. I plasterki. Ech. Czy spadła mu peruka? Ziomek, gdzie jest Abri? Mikael. Ktoś o takim imieniu nie istnieje. Weź, nie poproszę cię już o nic do usranej śmierci. Powiedz tylko, gdzie jest Abri i damy spokój. No, gdzie jest Abri? Dobra. Tak się składa, że wiem, gdzie ona jest. I ci powiem, pod jednym warunkiem. Naucz się mówić do mnie poprawnie, wielki mawer... Oj, weź przestań. Poszukajmy Kim. Na pewno wie, gdzie jest Abri. Razem z Vansem uwielbiają słodycze, więc myślę, że poszli gdzieś po cuksy. A nie może by po prostu powiedzieć mawer... No dobra. Walić go. Gdzieś pod cuksy. Czy tutaj zakupowo inne? To mogą być tutaj cuksy? O, patrzcie widzowie, jest alejka z cuksami po prawej. Dobra. I gdzieś tutaj. Tam widzę jakąś dwójkę ziomeczków. Zając życie Kim i Vans pewnie gdzieś się tutaj kręcą. No to tutaj mamy dwójeczkę. No to one mamy dwójeczkę. Tu mamy dwójeczkę. Dobrze, o, tam ją widzę. Siema, pośpiesz się Vans. Opchnij to po kieszeniach zanim ktoś nas zobaczy. A co to za kradziejstwo? Hej Kim, widziałaś gdzieś Abri? Szlak, to ten frajer Kel. No szybciej Vans, musi. I znów się nie dowiemy. Mordo, ale gdzie jest tylko Abri? Gdzie jest Abri? Gdzie jest Abri? Hola, hola, hurrywisy. Chyba zapomnieliście za to zapłacić. Co to za kradziejstwo? Zjeżdżaj stąd, frajerze. Nie znasz mnie. Hej, hej, czekaj. Nie przyszedłem na was kablować. Chcemy tylko znaleźć Abri. Wiecie, gdzie ona może być? No, gdzie jest Abri? He? Abri? Nie mam pojęcia. A nawet gdybym wiedziała, to i tak bym wam nic nie powiedziała. Gdzie jest Abri? Ech, dziś mam już tego dość. Kim, zawrzyjmy układ. Ty zdradzisz mi, gdzie jest Abri, a ja nie powiem sprzedawcy, że ukradłaś te cuksy. Ktoś leci.
i ktoś tu mówił, że nie będzie kablować. Nie będę musiał, o ile powiecie mi, gdzie Sabri, za wami. Znowu wasza dwójka? Mówiłam wam, żebyście mi się już tu nigdy nie pokazywali, byli śmichu chichu. Oddajcie mi te ukradzione cuksy. Nie zmuszajcie mnie, żebym zadzwoniła na policję, dzieciaki. Śmichu chichu. Chyba nas nakryła. Dobra, masz swoje głupie cuksy. Okej. Ej, ale gdzie jest Abri? Abri, gdzie? Chodź, Vans, wynosi. Abri, gdzie jest? Nie dowiem się. Ha, dobrze wam tak. Nam się chyba nie oberwie, nie? To jest chwila. Jak my teraz znajdziemy... Tu jesteśmy dalej w tym samym miejscu. Chodź, Urhara. Chodźmy za nimi. Idziemy. Dobra, cuksów nie chcę. Za to, no kurczę, te apteczki by się przydały. Poczekaj chwilę, Urhara. Chyba mam pomysł. Co zrobiłeś? Kupił cuksy. Damy im po prostu cuksy, tak? To lepiej było wydać... Sorki, że musiałeś czekać. Skąd masz pieniądze na cuksy? Nie miałeś wcześniej hajsu. Skąd miałeś hajs na cuksy? Halo. Mam nadzieję, że nie będę musiał z nimi walczyć. Sorka, Vans. Dzisiaj bez cuksów. Nie no, Kel wam kupił cuksy, ale muszę znaleźć też ten pikniczek. Nie, znowu? Nie wiem, ile jeszcze dam radę wytrzymać. Tak dalej, jak tak dalej pójdzie, to chybnie zginiemy. Po prostu chodźmy do domu. Spóźnimy się na obiad. Mordy, bo Kel kupił cuksy. Chciałbym wiedzieć, skąd ma hajs, bo wcześniej go nie miał. Kim? Czekaj, mam coś dla ciebie. To znowu ty? Kel, czego ty do cholery chcesz, okrutniku? Jak powiesz nam, gdzie jest Abri, to dam ci tą całą wielką torbę, jeszcze wielką torbę cuksów. Nie jednego, nie dwa cukierki, całą torbę kupił. A mi nie oddałeś hajsu, ciulu. Oddawaj hajs, Kel. Naprawdę całą? Znaczy, czekaj, nie sprzedamy się za kilka cuksów. Za kogo ty nasz masz? Czy ja wiem, kim? Nie jedliśmy żadnych cuksów przez cały tydzień, a teraz mamy całą torebkę, jak na tacy. Nie musimy nawet za nie płacić. Możesz się go chociaż zapytać, czy ma jakieś stofi? Przestań, Vans, musimy być silni. Jak wrócimy do domu taty, to będziemy mieli tyle cuksów, ile zapragniemy. Dobra, zrobię to dla ciebie, suszyczko. Kim? Vans, ja tu czekam. Heh, myślałeś, że weźmiemy cuksy od bandy przegrywów? O kurczę, serio? Byłem pewien, że to zadziała. Tylko tracimy czas, wynośmy się stąd. No i dupa. I nie dowiedzieliśmy się. Czekajcie, proszę, Kim. Jesteś jedynym tropem, jaki mamy. Proszę, weźcie tą wielką torbę cuksów. Mamy nawet te stofi. Czy ktoś powiedział tofi? Rozumiem. To wszystko zmienia. Okej, dobra. Naprawdę tak bardzo chcecie wiedzieć, ha? W takim razie... Załatwmy to przy... Nie, kurwa! Jestem na wykończeniu, jestem martwy! Jeśli wygra... Nie! Nie! Nie, 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 nie healowałem postaci! Chwila, wcale nie musimy się bić, nie musimy, bo ja przegram. Tylko powiedzcie nam, gdzie ona jest, to dam wam tę torebkę. Ale ja chcę się bić. Nie! Mam przerąbane. Co wy macie z tymi bójkami? Cóż, chyba nie pozostawiacie mi wyboru. Chodź, Urhara, wiesz co robić. Nie wiem, co robić. Jesteśmy w tragicznym stanie. Dobra, muszę użyć apteczki. Działaj. Ty sobie przywróć HP. A ty użyj apteczki na sobie. Dobra. Ty przywróciłeś HP. Mam nadzieję, że moja tura będzie pierwsza. I teraz, proszę cię, wykorzystaj apteczkę. Dobra, opatrzył się. Mamy w tym momencie HP. Okej. Kel czuje smutek. No dobra, atakujmy Kim. Może. W sumie ty sobie jeszcze raz odzyskałem Mori HP, tak żeby mieć... Wzmocniłeś się. Nie, miałeś odzyskać HP, ciulu. Kurde, no... Coś mi się wydaje, że i tak przegram. Atakuj. Dobra, atakujcie. Atakujcie. Dobra, 35 obrażeń. No kurde, Kel, wytrzymaj, Kel. Raczej umrzesz, ale znowu. Ale wytrzymaj, aż... Chociaż Kim nie padnie. Dobra, 38 obrażeń, spoko. Ktoś zadzwonił do Kim, pomyłka. Uderza Kela, 11 obrażeń. Ugh, dalej są z was frajerzy. Okej, jeden odpadł. Dobra, jedziemy z Vansem.
29 obrażeń. Kurde, jest na wykończeniu, Kel. Będę musiał coś pokombinować. Jakieś nowe apteczki czy coś kupić. Dobra, raczej już się uda to przejść. Zwłaszcza, że otrzymuję dość mało obrażeń, Vance. W sensie, Vance zadaje mi mało dość obrażeń. Dobra, 33, a ja za to mu dość sporo. Dobra, Kel jest na hita. Kurde, chciałem tylko trochę Toffee. Okej, dało się. Nie mogę uwierzyć, że przegraliśmy. Abri nie może się o tym dowiedzieć. Co to było? Chodź, Kim, musimy wracać do domu. Już prawie pora na obiad. Mama się wścieknie, jak się spóźnimy. Szlak, wynośmy się stąd. Czekaj, gdzie ty idziesz? Wygraliśmy, więc musicie powiedzieć, gdzie jest Abri. O, ta racja. No, gdzie jest? Gdzie jest Abri? Gdzie jest Abri? Abri jest w kościele, okej. W tym przy jej domu. A, Abri jest w kościele? Hej, nie patrz tak na mnie, to ty chciałeś wiedzieć. A, jakby się pytała, kto ci powiedział, to nie mów jej, że to ja. Powiedz jej, że to Mikael czy coś. Dobra, dobra. No, chodź, Kim, musimy się zbierać. Wiesz, jak mama się złości, kiedy się spóźniamy. Dobra, dobra, słyszę, już idę. Okej, do niezobaczenia, frajerzy. Papatki. Dobra, gdzie jest kościół? Gdzie jest kościół? Kurka, wzięli torbę cuksów. Kiedy nie patrzyłem, ta dwójka naprawdę ma lepkie ręce. Szkoda, chociaż teraz wiemy, gdzie jest Abri. Przynajmniej mam taką nadzieję. Naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Abri była w kościele. Ale nie uwierzę, póki nie zobaczę. Dobra. Słuchaj, ziomeczku, czy ty przywracasz HP? Pijcie sok pomarańczowy. Dobra, tak. Czy chciałbyś trochę za 2 dolary? No dobra. Zdobyłeś sok pomarańczowy. Tak, pijcie sok pomarańczowy. No dobra. Kieszeń, przekąski, sok pomarańczowy. Statystycznie lepszy od soku jabłkowego. A, okej, po prostu wydałem na coś takiego hajs. No nie wiem, co w tej sytuacji zrobić. Muszę przywrócić. Ej, patrzcie. Chcę wrócić. Pieniądze leżą na ulicy. Znalazłeś monetę. Całą jedną chyba. Dobra, kupię 4 plasterki. Spoko, dzięki. Czy jest tu jakaś opcja, żeby ktoś mnie wyleczył? Bo my mamy bardzo mało HP. O, zdolności, kogo wybrać? A nie mogę w ten sposób użyć zdolności. No dobra, trudno. Kurczę, szkoda, bo nie ukrywam, że przywróciłbym sobie jakoś HP, gdyby była opcja. My jesteśmy w opłakanym stanie, no ale no dobra, idziemy dalej przed siebie, a pewnie jeszcze będzie nas czekać walka z Abri. Tutaj natomiast zapiszę sobie na pewno grę, chyba że przy zapisywaniu będę mógł odzyskać. Tak, zapiszę, nadpisać, cyk i co? I nie odzyskałem, dupa. No dobra. To idziemy do kościoła, tutaj sprawdźmy. Nie, tutaj jest dom Bazyla, więc raczej to nie będzie tutaj. Tutaj. No, zmieść się. Nie, to jest dom Bazyla. No dobra, spróbujmy mimo wszystko. Nie, tutaj już nie przejdę. Dobra, to chodźmy w tę stronę. Chociaż tutaj na poprzednim odcinku widziałem, jak część, jakieś kilka osób sobie tędy przechodziło. To chyba i tak mogłem tutaj przyjść od razu. Dobra. Możemy tu wejść? Jesteśmy na miejscu. To jest ostatnie miejsce, w którym bym się jej spodziewał. No dobra, wchodzimy, nie? Wbijamy? W zasadzie to wątpię, że ją tam znajdziemy. Nie no, powiedział, że tutaj. Może to pułapka. Uchylę drzwi i rzucę okiem. Tak, rzucą się na nas w kościele. Jak dla mnie wygląda ok. Trafiliśmy na środek mszy. O, widzę ją po prawej. Zwyczajnie tam. Stoi? Siedzi, dziwne. Ta, źle bym się czuł przerywając. Chyba powinniśmy poczekać, aż msza się skończy czy coś. Nie no, wbijmy do środka i... Nie, no dobra, no to zaczekamy. Czy już? Chcesz wejść do... Tak, wchodzimy. Wchodzimy, widzowie. Dobra. Gdzie Sabri? Wow, nie spodziewałem się, że tak po prostu tu wejdziesz, Urhara. No, to wchodzę. Teraz nie ma odwrotu. Musimy być bardzo cicho. Jest tam po prawej. Usiądźmy na ławce za nią. Jest tam po prawej. Usiądźmy. A, dobrze, dobrze. Pizzy, pizzy, pizzy,
Abri! Abri, oddawaj album. Abri. Pst, Abri. Ej, robi to co ja. Co do? Album ze zdjęciami. Bazyla, zajumałaś mi go. Co wy tu do jasnej anielki robicie? Chcemy, żeby się oddała nam album Bazyla. Wy znowu o tym? To nie wasza sprawa. Serio? Nie nasza sprawa? Kiedyś byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, a teraz to nie nasza sprawa? Dokładnie, dobrze to ująłeś. Kiedyś byliśmy przyjaciółmi. Chuj, oddawaj album. Znaczy, chuj, oddawaj album. Wiesz co, gdyby Mari to usłyszała, byłoby jej przykro. Czy to Mari jest martwa? Bo wszystkie dzieciaki były... W sensie, były. Był Bazyl, widzieliśmy Bazyla, który zaginął w świecie snów, ale tu żyje sobie. Była... Znaczy, był Hiro, była wzmianka o Hiro. Hiro jeszcze nie widzieliśmy, ale kupiliśmy mu prezent, więc żyje. Jest Abri, jest Ken, ale w sposób, w jaki powiedział o Marii i Marii w ogóle się nie pokazywała, więc czy Marii nie żyje? Heh, serio? Serio wciągasz w to teraz Marii? Kogo obchodzi, jak poczułaby się Marii? Marii nie żyje. Tak mi się wydawało, że ktoś z nich umarł. Abri, naprawdę? Co z tobą nie tak? Ech, rozumiem, że masz teraz nowych przyjaciół, ale nie możesz tak po prostu zapomnieć tych starych. Starych? Starych przyjaciół nie było przy mnie, kiedy ich potrzebowałam. Więc o to ci chodzi. Kiedy Marii odeszła, każdy z nas musiał się z tym uporać. Byliśmy dziećmi, to było trudne. Myślisz, że to takie proste? Ty zawsze byłeś prosty, Kel. Nosek mnie swędzi. I co z tego? Wolę być prosty niż taki jak ty. Jak mogłaś zrobić to Bazylowi? Wiesz, jak ważny dla niego jest ten album. Jest ważny dla nas wszystkich. To nie oznacza, że możesz o tak sobie go ukraść. Tak wam powiedział Bazyl? To ja staram się go chronić. O czym ty mówisz? Ten album należy do Bazyla i nie wyjdę stąd, dopóki mi go nie oddasz. Raczej wątpię, żebym miała go w kościele. Ugh, jesteś taki uparty. Kiedy Mari umarła, uprałeś się z tym szybko. Wiesz, czemu przychodzę tutaj co tydzień? Pomimo, że minęło tyle czasu, nadal próbuję odnaleźć spokój, a dzisiaj skutecznie mi w tym przeszkadzacie. Nie rozmawialiśmy od 4 lat, Kel. W tym czasie wiele się zmieniło. Ty i Urhara uważacie, że możecie tak po prostu wrócić do mojego życia i mówić mi, co mam robić? Nie bądźcie naiwni. Może wyglądasz i zachowujesz się inaczej, Abri, ale wciąż jesteś tą samą osobą. Abri, którą pamiętasz, już dawno przestała istnieć. Abri, która się z tobą przyjaźniła, również. Okej, okay, dobra. Rozumiem, że jesteś zła. Jeśli chcesz, przeprosin, to proszę. Przepraszam, okej? Okay? Powinienem być przy tobie, odkąd straciliśmy Marii. Nie. Nie przyjmę tego. Czekaj, gdzie idziesz? Nie pozwolę ci odejść, dopóki... Ciszej, wszyscy się na nas patrzą. Dopóki nie obiecasz mi, że oddasz Bazylowi jego album ze zdjęciami, złodziejko. Co się dzieje? Słyszę głosy. Ludzie gadają. Bazyl, czy to nie ten chłopiec, który widziałem, jak Abri i jej koledzy znęcali się, a teraz jeszcze kradnie? Ups. Przypał. Przypał. Myślisz, że jesteś tym dobrym, prawda, Kel? A ja wielkim, złym potworem znęcającym się nad biednym, bezbronnym Bazylem. Ale to ty zadajesz się z psychopatą, który nosi ze sobą nóż. Przepraszam, to był nóż do steka. Teraz nie jest dobra pora na to, Abri. Nie masz prawa tak mówić. To ty mnie tu... Ty tu po mnie przyszedłeś. Już mówiłem, że przepraszam cię za wszystko. Co ona zrobiła? Jeśli chcecie, żebym była tyranem, to nim zostanę. Lepiej wy zacznijcie, albo ja zrobię to pierwsze. Czy będziemy się napierdalać w kościele? Będziemy. Dobra. Dobra, działaj. Ty się uspokój. A ty sobie przekąś... Nie, ty sobie użyj plasterka. Dobra, musimy odzyskać HP. Dokładnie. Kel, nawet 2 plasterki sobie użyjesz. Kel używa plaster. Super. Ale go pierdolnęła. Patrzcie, jak się ubrała. Jak na wystawę, a nie do kościoła. Niedobrze. Nie wiem, co w tej sytuacji zrobić. No, atakować.
Ej, dobra, bo ja mogę leczyć też Kela Urharą. To później go uleczę. O ty, kurwo ty! Ej, nie! Nie wierzę, że wniosła tu broń. Brak... Kel jest martwy. Ej, jak ona napierdala! Ja nie dam rady. Co ci chuligani wyprawiają? To miejsce modlitwy. Dobra, uspokój się, Urhara. Nie no, ja będę się tylko uspokajał w takiej sytuacji. Dobra, atakuj. O ty, masakra, mam 1 HP. Ta dziewczyna stwarza niebezpieczeństwo. Dla takich grzeszników nie ma już nadziei. Ja chyba przegram, nie? Tak, będę na hita, ale nie wiem, jak miałbym to przejść. Jak ona tak napieprza. No właśnie, no patrzcie, jak ona 72 HP zadaje. Dobrze ci tak, Kel. Teraz zostawcie mnie w spokoju. Proszę, nie mów, że to koniec gry. Proszę powiedz, że tak miało być. Chyba miało tak być. Ach, odkąd zostawił ojciec? Ona jest nieobliczalna. Skandaliczne. Szkoda mi jej matki. Masakra. Abri, no właśnie, wybiegła stąd. Chodźmy za nią lepiej. Albo nie wiem, co zrobić. Wiedziałem, że ostatnio coś było z nią nie tak. Wciąż jest mi jej szkoda. Może to był zły pomysł. No raczej. Może mogłem zaczekać? Dzień dobry. Przeważnie nie jestem za kłótniami w środku mszy, ale wydaje mi się, że to było coś ważnego. Ta dziewczyna Abri przychodzi tu co tydzień. Kilka razy próbowałem z nią porozmawiać, ale ciągle wyzywa mnie do najgorszych. Wydaje się zakłopotana. Przydałby się jej jakiś przyjaciel. Fortepian. Tu gdzieś pewnie z grup Mari, nie? Pewnie tak. I pewnie tutaj jeszcze wrócimy. Kim jesteś? Dość tu cicho, prawda? Ani trochę nie słychać tutaj świstów i gwizdów. Jedyne, co tutaj się znajduje, to tułaczące się dusze. Oczywiście ja też tu jestem. Czemu się tak na mnie patrzysz? Ja jeszcze żyję! Okej. Okay. No dobra, chodźmy stąd. Dobrze, już sobie idziemy. Już idziemy. I cutscenka. Okej. Nie, jednak chyba musimy dalej iść, tak? To nie jest cutscenka. Tak, dobra. Myślałem, że jakaś cutscenka się odpali. Kolory się zmieniły, widzowie. Czy to jest... Puk, puk. Cisza. Bo teraz nie wiem w sumie, gdzie mamy iść. Nie wiem, czy do domu Abri, czy do Abri, czy do mnie. Nie mam troszeczkę pomysłu. Wydaje mi się, że powinniśmy za nią pójść. O to chodzi generalnie. O, okej. O, jest Abri, dobra. Abri. Abri! Coś mi się wydaje, że wyrzuciła album. Ale mogę się mylić. No. Sprawdzę w koszu na śmieci. Widziałeś to? Abri wyrzuciła coś do śmietnika. Zobaczmy, co tam jest. No, wydaje mi się, że ten album. Takie mam przeczucie. No i co? Tam znalazłeś? O kurka, niemożliwe. Przecież to album Bazyla. No tak podejrzewałem. Nie wierzę, że tak po prostu to wyrzuciła. Dobrze, że zdecydowaliśmy się tam zajrzeć. To co, idziemy oddać album? Ale patrząc na jasną stronę, przynajmniej mamy album Bazyla. I zajęło nam to tylko pół dnia. Co za współpraca, piona Urhara. Chcesz przybić piątkę z Kelem? Nie. Nie, no dobra, no piątkę. Okej. Ale mimo wszystko... O, high five, dostałem osiągnięcie. Oddajmy to Bazylowi, zanim się siemi. Będzie taki szczęśliwy, jak go zobaczy. Mimo wszystko, czy... Mogę? Cisza, okej. Abri nie otwiera. Nie chce z nami rozmawiać. Dom Bazyla chyba był tutaj, nie? Tak, to jest chyba dom Bazyla. Bazyl, puk, puk, Bazyl, to twoi przyjaciele Kelly Urhara. Mamy album. No, a to mamkę chyba Bazyla. O, witajcie, kim jesteście? Ej, Bazyl, chwila, ty nie jesteś Bazyl. A, wybaczcie, nazywam się Polly, opiekuję się nim. Hej, Bazyl, mamy, o, cześć, Kel. Co to jest? Album mamy, serwus, Bazyl, odzyskaliśmy twój album. He, naprawdę? Wow, dziękuję. Oddałeś Bazylowi jego album. Bazyl, nie mówiłeś, że twoi przyjaciele nas odwiedzą. Chcielibyście zjeść z nami kolację?
Zawsze gotuję odrobić. Jasne, jasne, kurde, nie odmówię, jedzonka. Kolacja brzmi wyśmienicie, nie odmówię. No chodź, Urhara, darmowe żarcie. Czujcie się jak w domu, tylko skończę gotować. Okej, wow, jak dawno mnie u ciebie nie było. Masz o wiele więcej roślin niż wcześniej. Racja, bardzo je lubię. Te, które były jeszcze za czasów, kiedy spotkaliśmy się częściej, jeszcze żyją. Wow, serio ci na nich zależy. Oto cały bazyl, tylko kwiaty i zdjęcia. Co tam masz? O, przypomniało mi się. Znaleźliśmy twój album, więc możemy obejrzeć te zdjęcia razem. A, no, nie wiem. Minęło trochę czasu, odkąd tam zaglądałeś, co nie? No dawaj, będzie fajnie. Dobrze. Okej. Chciałem zapisać grę i zjeść, no ale możemy też pooglądać. Dobra. Co my tutaj mamy? Po kolei w sumie. Mamy Uchałę grającego. Moje pierwsze zdjęcie. To mój przyjaciel Urhara testujący swoje nowe skrzypce. Zaczyna znowu brać lekcje, żeby móc grać na recitalach ze swoją siostrą Mari. To była jego siostra. Okej, tego nie wiedziałem. Tak się cieszę. Kel w swoim żywiole. Tyle czapeczek urodzinowych. Urhara gra w grę na kanapie. Urhara jest trochę nieśmiały, ale dobry z niego słuchacz. Zawsze kiedy jestem smutny albo zły, to mogę mu się wygadać. Czasami czuję, że nie powinienem mu się żalić, ale chyba mu to nie przeszkadza. Wróciliśmy z parku, ale Kela nadal rozpiera energia. Wyzwał Hiro na pojedynek w siłowaniu, ale i tak wszyscy wiemy, kto wygra. Proszę, daj mu fory, Hiro. O, przykro mi, Kel. Następnym razem ci się uda. Okej. Kel nadal czuje się trochę przygnębiony przez przegraną z Hiro w siłowaniu zeszłego wieczoru, więc Hiro postanowił spróbować go pocałować. Kel wygląda na zirytowanego. Ach, ta braterska miłość. Urhara słucha, jak czytam książkę, którą zacząłem ostatnio. Mari ukradła mi aparat i zrobiła nam zdjęcie, kiedy nie patrzyliśmy. Powinienem pilnować swoich rzeczy. Tutaj mamy wszystkich, nie? Urhara i reszta z nas przytulający się do jego pluszaków. Ma ich bardzo dużo, a wszystkie z nich są mięciutkie. Mógłbym ciągle na nich leżeć. Mari uczy wszystkich, jak pleść wianki. Tutaj Urhara i Kel trzymają przykładowy wianek Mari. Wygląda idealnie, co nie? Gdyby Mari też tak myślała. To zdjęcie pamiętam ze snów. Hiro nadal plecie swój wianek. Trochę mu to zajmuje, ale się nie poddaje. Trzeba przyznać, że niełatwo go zniechęcić. Dzisiaj cały dzień leje jak z cebra. Wiosną deszcz zawsze pojawia się niespodziewanie. Abri poprosiła mnie, abym zrobił jej zdjęcie w nowym płaszczu przeciwdeszczowym. No Abri tutaj zupełnie inaczej wygląda. To jej ulubiony kolor, różowy. Abri nie pozwala wejść Kelowi pod parasol, ale chyba niespecjalnie mu to przeszkadza. Mówi, że lubi smak deszczu. Kel w swoim żywiole. Znowu. Poszliśmy do zajawki, ale właściciel kazał Kelowi zostawić jego kurtkę na zewnątrz, po tym jak zamoczył mu wszystkie komiksy. Sorka, kasjerze. Ostatnio w szkole mamy dużo nauki, ale w końcu udało nam się znaleźć czas na spotkanie i pójście razem do parku. Tutaj Kel, wiszący do góry nogami na drzewie, świetnie umie się wspinać. Chciałbym być tak odważny jak on. Zaczęły się wakacje, uczciliśmy to idąc na plażę. Abri uwielbia arbuzy. Kel, ochładzający się pomarańczowym jasiem. Nie powinienem podchodzić blisko, bo mój aparat może się zamoczyć. Kel jest znany z tego, że często coś rozlewa. Urhara zakopany w piachu. Zajęło nam to chwilę, ale wygląda na to, że dobrze się bawi. Zastanawiam się, czy będzie potrzebował pomocy przy wydostaniu się stamtąd. Na razie wszystkie te zdjęcia są radosne. Chyba dotrzymam mu towarzystwa do tego czasu. Urhara, kończy dziś 12 lat. Mimo, że ja, Urhara, Abri i Kel jesteśmy z tego samego rocznika, to Urhara jest z nas najmłodszy. Jest naszym oczkiem w głowie, musimy się nim opiekować. Urhara trzyma super duży prezent od Mari i Hiro. Ciekawe, co to może być. Ciężko stwierdzić pod zdjęcia, ale Urhara dostał od Mari i Hiro duży zestaw klocków. Wygląda na bardziej zainteresowanego pudłem niż klockami. Zachowuje się jak nowa kotka Mari. Mrusia. Mrusia też jest w tej białej przestrzeni. Urhara nie wyszedł z pudełka, więc Kel położył mu miskę z jedzeniem w środku. Myślę, że Urhara i Mrusia zamieszkają tam na stałe.
Idziemy dzisiaj na łapanie chrząszczy. Tutaj Kel gotowy do walki z wrogiem. Oj, jest też Urhara. Nie wygląda na do końca przytomnego. Jestem ciekaw, czy ze zdjęć też dowiemy się, jak umarła Mari niedługo. Poszedłem do łazienki, kiedy wróciłem, zobaczyłem to zdjęcie. Kel powiedział, że zrobił je przypadkowo, ale ja mu nie wierzę. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Ja, Urhara, Kel i Abri wstajemy wcześniej rano. Abri jest taka fotogeniczna. Ech, żegnaj lato. Do następnego roku. Koniec. Okej, tu był koniec. Nie ma więcej. No dobra. Skończyłeś przeglądać album? Tak, skończyłem. O stary, brakuje trochę zdjęć. No właśnie, co się stało? Możliwe, że Abri trzyma je dla siebie. Musimy później je odzyskać. Okej. Z drugiej strony, patrzcie, jakim byłem kurduplem. Wiem, że urosłem minimum 30 cm, odkąd Hiro wyjechał. Nie mogę się doczekać, aż wróci. W tym roku to ja będę tym wyższym bratem. Co jest? Tak w ogóle nie martw się o te zagubione zdjęcia, Bazyl. Ja, Urhara, spróbujemy je odnaleźć. Skup się na twoim szczęśliwym, radosnym ja. Rozumiem. Dzięki. Spróbuję. Okej, chyba jedzonko jest gotowe. Wybaczcie, że tak długo gotuje się dłużej niż zwykle. Któryś z was może chciałby pomóc? No dobra, już lecę. Kiedyś pomagałem bratu w gotowaniu, więc mam jakieś doświadczenie. O, miło by było. Chodź za mną, kuchnia jest tam. Okej. I tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jeśli filmik wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Średnio odcinki z Omori wychodzą tak dwa razy na tydzień. Postaram się, żeby były trzy odcinki teraz tygodniowo. Czyli tak średnio co drugi, co trzeci dzień, żeby ten odcinek na pewno był. Tak wstępnie myślę, że wtorek, czwartek i sobota, ale zobaczymy, jak to będzie. Natomiast, moi drodzy, też piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś ciekawe miejsca, które mógłbym tutaj w tym mieście jeszcze odwiedzić. Poza tą główną fabułką, czy jest jeszcze coś ciekawego zwiedzenia, czy jakaś tam postać ciekawa, z którą mógłbym wejść w interakcję, którą ominąłem. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. W kolejnym odcinku, moi drodzy, zjemy super obiadek czy tam kolację. Może też dowiemy się, co dokładnie wydarzyło się z Mari. No i może też odzyskamy pozostałe zdjęcia. Tymczasem trzymajcie się, pa pa!